Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Kapi, dzisiaj ze mną Miastek. Cześć, siemanko, witajcie, z tej strony Miastek i dzisiaj ze mną Kapi. Jestem ja, oczywiście, takie powitanie, ha, 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 mech, mech, mech. Hej. Tak, widzicie, sąsiad tutaj swoim kombajnem jest, ja jestem tutaj swoim, przyczepy tam też są. No i co, w dzisiejszym odcinku będziemy sobie u mnie kosić soję, gdyż ponieważ mam aż 7 pól zasianej soi. Dobra, czas na 15, to sobie podnosimy. Dobra, i tak, sąsiad będzie mi tu. No, ale się już na samym początku. Ja będę sobie kosił tutaj te. Ty też w Jest. końcu, czy nie? No ja też, tylko sobie wyciąłem, żeby mógł wjechać. Aha, dobra. No, także będziemy sobie tutaj kosić na moich dwóch najnowszych chyba polach, albo. No, tak mi się wydaje. Jednych z nowszych przynajmniej. No, bo tamte to już znacie doskonale, a tutaj kupiłem sobie dwa kolejne. Znaczy na tym polu, co teraz sobie tutaj jadę, no te dwa są oczywiście połączone, a na tym, co teraz jadę dokładnie na polu numer 14, były sobie buraki, które na live ogarniałem. Tutaj sobie rozrzucałem obornik na ostatnich odcinkach, w sumie na jednym z ostatnich odcinków, może tak. No tak jak widzicie, zmieniłem sobie przyczepki. Dlaczego? Są dwa powody. Po pierwsze, że była tamta krampę zbugowana. Jeżeli, no jak robiłem sobie żniwa, sami mogliście zobaczyć to w Niech obejrzę poprzedni odcinek po poprzednim prostu. odcinku. Kurde, nie wiem teraz właśnie jakie, bo ty tak tu jedziesz. Dookoła jedź. Będę mówił się, no dobra. Wywinę. Dobra, dałem radę. No to na poprzednim odcinku mogliście widzieć, że tylko w niektórych miejscach na tej przyczepie mogłem sypać. No ale to jest takie, kurde, trochę czasu trzeba na to stracić i w ogóle, bo tak to się podjedzie i od razu sypie, nieważne w jakim miejscu. No i wymieniłem sobie, to są właśnie dwie przyczepki Metal Tech. Czy ja tu skoszę to jakoś? Dobra, dam radę. Tak, Dobra, a ogarniam. Metal Tech DB20. Tak jest. Tu wam jeszcze pokażę w sklepie za chwilę, tylko tu jest trochę nierówno zasiane. Szybko, szybko, pach, 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 pach. O, to są one. Ja sobie kupiłem tą największą. Pojemność ma 29, te zwykłe, które mam teraz, a do kiszonki 44. Gdzie u miastka właśnie na wczorajszym odcinku była kiszonka. Serdecznie zapraszam na akcję. I właśnie tam mogliście je zobaczyć w akcji. A w tej akcji są już normalna pojemność 29. Kupiłem dwie, żeby jednak te 60 ton było. Dobra. Jedziesz tędy. No faktycznie widać tam różnicę, gdzie ja jadę sobie 14, a tu tylko 10. Ale ile ty masz w zbiorniku? Zbiorniku mam 10600. O Jezu, no już pełny? Nie, czemu? No ile masz w zbiorniku nakoszone już? Aha, dobra. 3 tony. No ja też mam teraz 2700. Mam większy header, o co chodzi? No zgadza się. No teraz 13 już jadę na godzinę, ale i tak to jest szybko. Tam u sąsiada mogliście coś zobaczyć, ale to tylko kawałek, taki mały spoiler do akcji. No. Także nie będę się pytał, co miasto w dzisiejszym odcinku robi, no bo widzicie go za mną. Także co, no pokażę wam oczywiście, tutaj wyglądają moje krówki. No tutaj te MR trzeba zrobić, ale to spokojnie, doczekacie się wreszcie tej akcji. Mleko też mam, mleko już mam dużo. Ale no na razie cena nie chce być taka, jaką ja bym chciał. No co zrobić. Tutaj konie też już po 27 tysięcy, trzeba je ujechać. I troszkę siana też już potrzebują, także no trzeba zrobić te siana kosy jak najszybciej. I to prawdopodobnie u mnie w pewnym odcinku będą się na kosy, też mogę wam powiedzieć. Chyba, że coś jeszcze wyjdzie niespodziewanego. A nowy nabytek jaki będzie? A, to się dowiecie. O ile będzie? Aha. Nie, no, powiedziałem, że w każdym odcinku będzie, także no postaram się, żeby też coś było. Duża przetrząsarka potrzebna. No, też właśnie nad czymś takim myślę. No, ale jeszcze zobaczymy. Także co, zapraszam oczywiście do miastka na odcinek, bo teraz fajne też akcje, jakie u mnie, takie u miastka będą. Także na pod koniec serii, fajna seria. Fajne Pokaż akcje. serię. Fajne serie po tej serii też będą. No i co, jeżeli... Dziecko się przewróciło, jeżeli ktoś się widział
było słychać. Tak, jeżeli, no bo dzieciaki oczywiście już też przestał padać, ja to wam za chwilę powiem co jak. To oczywiście wyszło gówniarstwo na dwór, na tej pedalski hulajnoga. 2,50%, oj, miastek tam jest dopiero masakra. Dobra, tu sobie trochę Też wyrównamy. mam 50%. No. Także tak, no jeżeli ktoś nie widział tego odcinka, gdzie dałem taki spoiler, które w sumie dało STS, tak, STS, nie, Jezu, jaka się Nie, jest gdzie? zmieniając, mi się cały czas myli, bo Wiem, bo z ETS-em. no teraz promos też takie ma nowe, fajne zmianki, cały czas mi się to samo myli. No, także Giants właśnie dał taki spoiler nowego dodatku klas, tak samo jak dodatku klas. No, w sumie tam będzie klas, ale to właśnie taki dodatek Platinum. Będzie w każdym farmingu, tak? W każdym był, nie? W 17 Tak. był? Był. No, w każdym farmingu. Ale co, Platinum? No, na pewno był. W większości farmingach, A. tak? Nie w każdym. Poczekaj sekundę do dwóch. No, także Platinum był. No co, nagrałem odcinek. Niektórzy też widziałem tam na YouTubie, że ponagrywali. Wyjdzie 22 października. No. Czy co tu jeszcze ciekawego? No, nie wiem ile tu wyjdzie odcinek. Wielominutowy. Zobaczymy. No, na razie mamy tutaj 6 minut, robię 7. Oczywiście zapraszam na kanał Miastka. Odkujcie, subujcie, komentujcie. U mnie to samo. No i co, na temat burzy. No dzisiaj jak my to nagrywamy, czyli w poniedziałek przyszła bardzo duża burza u mnie w mieście. Grad był, drzewa normalnie latały, straże cały czas, podtopienia, bardzo duże podtopienia, dużo ulic zalanych u mnie w mieście, no także coś strasznego. Ale burza trwała około 2 godziny, skończyła się jakieś 3 godziny temu do 2,5, no i dopiero deszcz przestał padać. I powoli się sucho robi, na szczęście, bo jest jednak bardzo ciepło. Słońce jeszcze nie ma, ale słońce też ma wyjść. I jutro znowu zapowiadałem burzę, także no się boję troszkę, co to z tego będzie. U miasta też ciekawie się dzieje, bo u niego też tam 30 coś policji jest. Koło ekonomika. Nie wiem, trudny wyraz dla mnie to jest, nie wiem czemu. I no ciekawe, co tam się dzieje. No u mnie te straże zasuwają, bo pełno posesjach i ulic zalanych. No, także co, zrobiłem sobie też poza odcinkiem, dokończyłem żniwa rzepaku, które zacząłem w poprzednim odcinku. Skosiłem sobie też pszenicę i rzepak dało mi łącznie 49 200 i pszenica mi dała 50 600. No. No i teraz zobaczymy ile tutaj soi mi odda. Powinno mi troszkę oddać jednak i też sobie sporo zarobimy. No bo tutaj już widzę, że dużo da. No 7,5 no to jednak jest sporo. Natomiast tutaj wyszedł, ciekawe ile go nie będzie. No i sobie to kółko zrobiłem. Dobra, wysypiemy. Wysypiemy się. No spokojnie. Halo, nowe wieści przynoszę, przepraszam, No. że tak zostawiłem. No bo kolejne 5 busów policyjnych przyjechało. No, 5 tych nieoznakowanych. Jezu, co tam się dzieje? A ty teraz robisz? Czarnuchy. Białe kaski. Białe kaski. O! Co tam się dzieje? Ja palę. Nie wiem, ja zaraz idę i normalnie się tam wbijam panowie, co się dzieje. Biały dzień białego Polaka. Mnie potraktują. Pierwszy wysyp. Ja mam 66%, też bym już miał 100, gdyby nie to. Dużo cię nie zblokowałem, akurat do mnie dojechałeś. I teraz jechali od Gorzowa strony. Dobra, naprawię sobie ten header. No nie wiem, nie wiem, co tam ciekawego. A nikt tam się nie zabarykadował czasami może w tym ekonomiku? Nie, bo oni se chodzą na spokojnie. Jakby się zabarykadowali, to przypuszczam, że już by było po akcji. To by nie zjeżdżali się przez cały dzień.
Bo to od rana tam coś się dzieje. No od 11 jakieś. Nie mam pojęcia, ale ciekawe. Ciekawe, ciekawe. No mnie też pamiętam, kiedyś byłem w szkole, przychodzę do domu i mama mówi, że gościu chciał się wysadzić, bo mnie wymieścił. No to na szczęście daleko od mojego bloku. No i też tam ulicę zamknęli. Przyjechali też z Kielc oczywiście, antyterroryści nawet. I później jakoś tam dostali się do jego mieszkania i się okazało, no niby straszył, że chce się wysadzić, ale nic takiego nie miał do wysadzenia. Negocjator zrobił robotę. A co to tam za mijaczek, proszę pana? Ziemi jak. No tam po mojej prawej stronie, na zakręcie. No bo to ty tam stanąłeś, nie miałem jak to skosić. Właśnie to nie w tym miejscu. Tak. No. A tu, myślałem, że tam się przyczepę, a tu to nie wiem co się stało. Co to się stanęło się? No jadę 14 na godzinę. Jak kupiłem, jechałem 15, no nie wiem. Zbiornik dołożyliśmy, że przez to. Nie, no to już kiedyś miałem 14 cały czas. Aha. No najjeżdżam te 14. Nie wiem. Nie, zaraz wejdę na stronę. Się dowiemy, co się dzieje. Aha. Ale nie, to pójdę normalnie, no proszę pana, co tu się odstawia? Co się dzieje? Ja jestem wystraszony, mieszkam tu 30 metrów. Nie wiem, czy zaraz, kurde, nie wiem, czy będę żył, czy nie. Coś już jest około 60 radiowozów. Jeszcze tu jest taki mały parking z boku i on jest wyczyszczony, z żadnego samochodu na nim nie ma, to może... Nie Ja to bym tam stał przy sobie chyba i pytałbym się każdego policjanta. Albo transparent taki wiem. wziął. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chociaż policja, jakby coś się działo, to by pewnie mieszkańcy się zlecieli. Może że jakieś ćwiczenia, nie mam pojęcia. Teraz w ekonomika to się różnie tam dzieje. No, może jakieś ćwiczenia, nie wiem. No ale no to nie... Moje miasto to nie jest takie miasto, że mogłoby coś takiego się dziać, że tyle policji To potrzeba. się cieszę, że tu z Niemiec nie poprzyjeżdżali. No kto wie, czy nie przyjadą. Tylko kilometr mają. Haha. Nie wiem, tak. Nie. Nie wiem, ja tu mam 12 minut już. O, ile lobbies? No właśnie nie wiem, tak myślę z 20. Kilka, nie pewnie gdzieś tam będzie napisane na jakiejś stronie, z wiadomościami u was. O! Ale to nie. Co? Nie, myślałem, że coś się jedzie. Bez nadziei. O, jak cisza. I tu już tych strażaków, a tak to... Cisza. O, domofonik chyba tam na pewno. No, chyba. Tak, policja, dzień dobry. Proszę opuścić lokal. Nie chcę. W przyczyny bądź razie państwo nie będą żyć za 10, 9. 9. To byłoby coś. Nie, żartuję. Gdzie ty pani Ej, jesteś? poczekaj, zaraz będę miał wieści, bo Brian tam był. O. I powiem, co się dzieje. A, powiem, no co? No stają pały, nie? Zapowiadę teraz taką. O nie! No spokojnie. Radę 14, pamiętam. Spotkamy się na zakręcie. Co z nami będzie? Nowa idol. A skosimy akurat to i tyle. Brian. No co to za mija? Żaden omijak sobie zostawię. No. Ale
Sozio ma kombajna, wam powiem. Nie wyprzedaj tylko, bo będzie mi jak niepotrzebnie. Nie będzie miał, bo będzie dobrze jechał, to jest dobrze. Ojej, co to, co się tam dzieje? Muza na pełnej. Rajanku, co ty tam wiesz? Będziemy Tu nic życiem. nie da. Nie będziemy. Ciekawe. A zaraz do sklepu po bułki musieliście. Ja nam wlecę, zrobię porządek. No niby się nawet nie spocili. Ile masz procent? 14. Muszę zatankować sobie też tego Maseja. I chwila, moment. Na dwa, sprytnie. I zrobione. Sprytna akcja. No to rzecz co, moi drodzy. Zaraz jeszcze się wysypiemy specjalnie, nieważne ile mamy procent, ile Ej, ale z wiesz tych co? banków mam, co? Wczoraj, jak byłem w sklepie, to tak telewizja stała, TVP. No. Czekaj. Ja też się wysypię. O, mam 3, 3, 3, 3, 3, 1. 3 tony 333, 37%. Ładnie, ale mam brudny header, jedzą muszę umyć woźniwa. Pierwsza pełna. No, trochę tej swojej będzie. Przeszło 29 lat. 29 500 No to bez ładnie. 36 kg. Dobra, także co, w tym odcinku to byłoby na tyle. Dzięki wielkie za oglądanie, łapujcie, subicie, komentujcie, wpadajcie do tego pracownika, sąsiada, rolnika i siemano. Cześć.